Cześć, witajcie, tu Andrew i słuchajcie, centralny rejestr wyborców miał być rzeczą fajną, a wyszedł, no nie wyszedł, wyszłaś zawsze. Strzeliłaś najlepiej, a wyszłaś zawsze. No słuchajcie, w czym jest kłopot? Zacznijmy od początku. Wcześniej, zanim powstał centralny rejestr wyborców, przez wiele, wiele lat mieliśmy do czynienia z wieloma rejestrami, ponieważ każda polska ambasada, każdy konsulat generalny prowadził spisy wyborców, które były robione przed wyborami. Natomiast organy gminy, urzędy gminy w Polsce, w kraju miały stałe rejestry wyborców, którzy głosują na danym obszarze. I różnica między rejestrem a spisem wyborców była taka, że rejestr wyborców jest stały, a spis jest robiony przed samymi wyborami na podstawie rejestru plus osoby dopisane. I teraz w Polsce, jak ktoś głosował w kraju, ponieważ obywatele polscy, którzy są w kraju, którzy są zameldowani w kraju, mogą głosować w wyborach parlamentarnych, do Parlamentu Krajowego, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach prezydenckich, w referendum ogólnokrajowym, w referendum lokalnym i w wyborach samorządowych. Natomiast obywatele polscy zamieszkali za granicą mogą głosować w wyborach parlamentarnych, krajowych, do europarlamentu, prezydenckich oraz referendum krajowym. Czyli nie mogą w referendum lokalnym i nie mogą w wyborach samorządowych. Teraz sprawa jest taka. Ponieważ w każdej gminie i były prowadzone rejestry oddzielnie, no to był niesamowity bałagan, jak coś się przenosił z jednego miejsca głosowania do innego, to po prostu były wysyłane faksy na zasadzie, że faksy wysyłano informację, że ta osoba się przeniosła i trzeba ją zarejestrować tu. Odbywało się to z urzędu, gdzie ta osoba się meldowała na pobyt stały w danym miejscu, wtedy tam była wpisywana do rejestru wyborców i wysyłany był faks do poprzedniego miejsca zameldowania o po prostu wykreślenie tej osoby. Natomiast jeżeli ktoś chciał się ręcznie dopisać, ponieważ gdzieś mieszkał bez zameldowania, albo był na wakacjach, albo coś, to wtedy trzeba po prostu ten miejsce, organ gminy, gdzie się rejestrował do spisu wyborców, albo rejestru, informował faksem miejsce zameldowania, żeby tam wyświetlili, że ta osoba będzie miała ekstraordynaryjnie inne miejsce, inny obwód, w innym obwodzie głosowania wpisana. To było upierdliwe, bo wszystko się odbywało na faksach. Ich obecnie już prawie nikt nie stosuje, bo ten fakt wymaga analogowej linii PSTN telefonicznej, no a z tymi liniami, no to tak, no nie bardzo. Więc był kłopot. A że był kłopot, no to musieli jakoś to zorganizować, trzeba było coś zmienić. I powstał pomysł, żeby zrobić jeden rejestr wyborców, i będą wszystkie osoby uprawnione, centralny rejestr. I każdy urząd uprawniony będzie miał do tego rejestru dostęp. Wtedy nie trzeba byłoby wpisywać niczego, się do żadnych innych baz, nic zapisywać, po prostu ta osoba byłaby zarejestrowana i tyle, byłaby po prostu w centralnym rejestrze i tyle. No w praktyce wyszło troszeczkę inaczej, że pomimo tego, że jest centralny rejestr, to trzeba się przypisać do określonego obwodu głosowania, no bo inaczej byłoby za prosto, gdyby każdy głosował gdzieś chciał i nie byłoby obwodów, więc oprócz tego, że jest centralny rejestr, to trzeba się przypisać do określonego obwodu. Problem jest niestety taki, że nie przemyślano tego. Ten rejestr powinien zostać zrobiony już po poprzednich wyborach, czyli po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Wiedzieli, że następne będą wybory w 2023, było ponad 2 lata prawie 3 lata na zrobienie tego i już wprowadzenie tego centralnego rejestru wyborców. Nie, oni zaczęli dopiero w 2023, tu pół roku przed, się tym zajmować, no i czasu zbrakło na rozsądne zrobienie. Problem jest taki, że o ile osoby, które mieszkają w Polsce i są zameldowane w Polsce, są wpisane na stałe pod adresem w obwodzie, gdzie mają miejsce zameldowania do głosowania i teraz powinni, jeśli są głosować gdzie indziej, się wpisać do rejestru w miejscu, gdzie są. Ale problem jest w tym, że żeby móc się wpisać na stałe do rejestru lub do spisu w Polsce, muszą udokumentować, że tam mieszkają.
muszą udokumentować to jakimś dokumentem, typu umową wynajmu, aktem własności, księgą wieczystą lub czymkolwiek, że tam mieszkają, a organ gminy ma obowiązek sprawdzić, ta osoba tam mieszka, zanim tę osobę wpisze. Co jest upierdliwe. Niby wpis rejestru załatwia sprawę już na stałe tam, ale jest to upierdliwe. Poza tym, jeżeli ta osoba się wymelduje ze stałego adresu zameldowania, zamelduje gdzie indziej, a była zgłoszona, była wpisana w rejestru w miejscu innym niż miejsce zameldowania, to z automatu będzie tam wykreślona i wpisana do nowego miejsca zameldowania. I jeżeli będzie chciała głosować w tym miejscu C, to będzie musiała ponownie się tam wpisać i ponownie dostarczyć dokument potwierdzający, że tam dalej zamieszkuje. Upierdliwe, strasznie. No, rozwiązaniem jest po prostu pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania, wtedy można na takim zaświadczeniu zagłosować w wyborach, gdzie się chce. Takie zaświadczenie można pobrać w dowolnej ambasadzie, konsulacie generalnym lub organie gminy w Polsce. Więc nie ma tu problemu, bierzecie zaświadczenie i głosujecie. Tylko teraz jest tak, problem mają obywatele RP, którzy mieszkają za granicą, tak jak my. Bo do tej pory było tak, że można było głosować korespondencyjnie, teraz już nie, więc a niektórzy mają bardzo daleko do ambasady, więc wiele osób nie zagłosuje, bo im odebrano możliwość głosowania korespondencyjnego. Druga kwestia jest taka, że niestety, ale pojawił się kolejny kłopot. I tym kolejnym kłopotem jest to, że przepisy są niejednoznaczne. Wcześniej było tak, że konsulowie nie prowadzili stałych rejestrów wyborców, więc każdymi wyborami trzeba było się ręcznie dopisać, że się chce głosować w konsulacie lub w ambasadzie. Problem jest taki, że te wziąć zaświadczenie głosowania z miejsca, gdzie się jest wpisanym i na nim inne podstawy jego, ale wcześniej trzeba było to robić w tym organie, gdzie się jest wpisanym do rejestru wyborców, więc w Polsce. Więc wiele osób wpisywało się do spisu wyborców właśnie w ambasadzie, żeby to było załatwione i głosowali za granicą. Natomiast teraz jest tak, że można takie zaświadczenie pobrać w dowolnej ambasadzie, konsulacie generalnym lub urzędzie gminy, więc taka osoba może pójść do ambasady, wziąć to zaświadczenie i na podstawie tego zaświadczenia zagłosować w tej ambasadzie. Jest to tylko problem w tym, że kolejki na spotkanie właśnie w ambasadzie, na appointment są bardzo długie i bardzo ciężko tam się dostać. To jest ta trudność. Kolejna kwestia jest taka, że nowe przepisy o Centralnym Rejestrze Wyborców mówią, że konsul prowadzi rejestr wyborców. Nie spis, a rejestr. Co by pozwalało domniemywać, że będzie można się wpisać w ambasadzie na stałe do rejestru i nie będzie już potrzeby wpisywania się za każdym razem przed wyborami do spisu. No, problem jest w tym, że nadal nie ma informacji, jakie będą obwody głosowania, że mają to konsulowie robić, nie ma przepisów wykonawczych. Ustawa mówi, że powinien być rejestr w ambasadzie prowadzony, co by było bardzo fajne, bo ktoś mieszka 20 lat w danym kraju, to naprawdę ma potąd się bezprawnie dopisywać w każdych wyborach. Pierwsza sprawa, mieszkasz na przykład w UK, a jeździsz sobie na wakacje po różnych krajach na świecie, ale mieszkasz na stałe w UK i chciałbyś być w UK wpisany na stałe jako Polak albo obywatel RP do rejestru wyborców i mieć święty spokój przed każdymi wyborami, tego nie musisz robić ponownie. To jest bardzo ważne dla Polaków mieszkających właśnie za granicą. A nadal to nie zostało zrobione. Poza tym możliwość głosowania przez internet. W momencie, kiedy mamy profil zaufany, kiedy mamy ePUAP, kiedy po prostu to jest wszystko, kiedy mamy centralny rejestr wydanych paszportów, centralny rejestr dokumentów paszportowych, no to trudne, jeżeli jest ten rejestr wydanych paszportów, to powinno być nie być żadnego problemu, żeby na podstawie paszportu założyć profil zaufany, a się nie da, trzeba na podstawie dowodu, no i żeby móc głosować przez internet, to by naprawdę uprościło sprawę. To jest już centralny rejestr wyborów, jest rejestr wydany i dokumentów paszportowych, no to kurwa mać, można by to było uprościć, naprawdę. Ludzie mieszkają po całym świecie, mają polskie obywatelstwo, ale mieszkają po całym świecie i trzeba by tym ludziom cholera w końcu ułatwić życie. A nie, że nie wiadomo, nie ma informacji, gdzie się wpisać do rejestru wyborców w konsulacie. Nie ma informacji w internecie, gdzie wpisać się do spisu wyborczych na najbliższe wybory w
konsulacie, ludzie w niewiedzy po prostu umawiają się w sekcji prawnej ambasady lub konsulatu na spotkanie, wyrabiają zaświadczenie o prawie do głosowania i potem na tej podstawie będą głosować. To jest po prostu utrudnienie, bo dodatkowo jeszcze raz trzeba do tej ambasady się udać po to zaświadczenie przed wyborami. No kurwa mać, ile można? Pójść po zaświadczenie, bo może potem pójść jeszcze raz zagłosować. Wydawałoby się, że obywatel polski będzie to dwa razy na 10 lat się udawał do ambasady. Złożyć wniosek o nowy paszport i odebrać nowy paszport. Ale widać, że jeszcze przy wyborach trzeba było im ludziom utrudnić życie. No bo nie może być prosto. Nie może być prosto, trzeba to utrudnić. Miał być centralny rejestr po to, żeby było lepiej, a później co, to nie ma, w ogóle nie widzę postępu. Nie widzę postępu póki co. Poza tym, że można wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnej ambasadzie lub w dowolnym urzędzie gminy, to oprócz tego nie widzę żadnego postępu. Naprawdę. Żadnego.